A pan, panie Mateuszu Morawiecki, już nie premierze? Pilnował pan wtedy willi emerytowanego zbawcy narodu? A gdzie pan był, jak Polki umierały na porodówkach, panie premierze? Przepisywał pan działki na żonę, czy inwestował korzystnie w obligacje? Nieważne, to się już dzisiaj skończyło i dlatego ta Izba powiedziała panu, że już nie zaufa więcej i powiedziała także: żegnaj, kłamco. Żegnaj.